Siemano. A więc nastała ta chwila. Między innymi z powodu mniejszego zainteresowania postanowiłem zamknąć serię beatboxu. Czy na zawsze? Tego nie wiem. Czas pokaże. Być może jeszcze kiedyś z nią wrócę. Nigdy nic nie wiadomo. Jednak na razie bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobnie zamykam tę serię, więc chciałem was po prostu wcześniej o tym poinformować, ponieważ decyzję już podjąłem. Myślę, że jest to dobra decyzja i skorzystają na niej przede wszystkim, myślę, producenci, ponieważ w miejsce właśnie filmów z beatboxu prawdopodobnie dam kolejny film z produkcji muzycznej, tak aby było ich więcej. A skoro jesteście bardziej zainteresowani właśnie beatmakingiem i ogólnie produkcją muzyczną, no to myślę, że jest to prawdopodobnie dobra decyzja. Mam w planie wypuścić jeszcze kilka odcinków z beatboxu, które koniecznie chcę, aby na tym kanale były i będzie ich gdzieś jeszcze w okolicach 5. A będą to odcinki najbliższe, jak zrobić taki trapowy werbel, który wymyśliłem z mojej takiej modyfikacji, Whistle Scratcha. Potem prawdopodobnie dźwięk Goofiego, który bardziej jest takim dźwiękiem wyjściowym do innych ciekawszych brzmień. Być może saksofon, liproll i odcinek Jak nauczyłem się liprola, który myślę, że może fajnie pokazać taką drogę nauki przez kolejne dźwięki. Tak jak mniej więcej właśnie to zawsze wygląda. Nie wykluczam, że jeszcze być może gdzieś tam jakiś odcinek wpadnie, kto wie, ale bardzo prawdopodobnie, że będzie to właśnie taki zestaw. Oczywiście trochę jest mi żal, trochę przykro zamykać tę serię, ponieważ bardzo ją lubię i bardzo łatwo mi się ją nagrywa. I pomysły na odcinki mam już rozpisane daleko, daleko w przyszłość. No ale niestety myślę, że no, trzeba tak zrobić. I tak jak mówiłem, nie wykluczam, że jeszcze może kiedyś gdzieś tam wróci ta seria. Jednak na ten moment chcę skupić się przede wszystkim właśnie na produkcji oraz na rapie. No i dodatkowo myślę o uruchomieniu dwóch takich małych serii, które też myślę, że mogą coś dać ciekawego. Tak więc beatboxerzy, trzymam kciuki za wasz dalszy rozwój oczywiście. No i mam nadzieję, że gdzieś tam na szlaku jeszcze się spotkamy. Bardzo fajnie było mi tę serię prowadzić, to w sumie od drugiego odcinka na kanale. No więc również trochę się z nią oczywiście zżyłem. No ale cóż, życie płynie dalej. Tak więc takie szybkie ogłoszenie. Pozdrawiam was i big up! Mówi do was Nitty Nit. 24 bity.